12 dzień czerwca, sobota, 7 edycja Pingla Kabi w czasie, kiedy w Rimini nasi siatkarze i siatkarki walczą w Wielkiej Lidze Narodów, to tutaj w Grodzisku, w tej małej hali, nadzieje tenisa stołowego walczą w turnieju Pingla Cup. Dzisiaj rozgrywki z Krzatów. Są ze mną przedstawiciele klubu Decor Glass Działdowo. Przedstawcie się. Fabian. Fabian. Michał. Fabian i Michał, którzy przyjechali z Działdowa, miejscowości położonej w pięknych polskich górach. Nie zaprzeczysz? No tak. Tak. Przepraszam, wrabiam chłopaków, próbuję wprowadzić trochę lekką, luźną atmosferę, bo są troszeczkę zestresowani. Co was bardziej stresuje? Teraz ta nasza rozmowa, czy gra przy stole, bo jesteście po rozgrywkach grupowych? Na początku mnie trochę stresowała gra, bo pierwszy mecz to tak trochę się stresowałem, ale chyba bardziej tutaj trochę. Bardziej teraz tutaj trochę? Bardziej teraz tutaj. Bardziej teraz, to jest taki wasz pierwszy wywiad przed kamerą. Jesteście pierwszy raz na Pingla Cup? Nie, drugi raz już. Drugi raz. I jakoś nie mieliśmy okazji w tamtym roku rozmawiać? Nie, nie mieliśmy. O, więc na świeżości możemy porozmawiać w tym roku. Fabian, wspomniałeś, że pierwszy mecz był trudny, ale z jakiego powodu? No nie wiem, po prostu ja dawałem dużo piłek do góry, robiłem przebicie i do góry je dawałem, dlatego byłem zestresowany i zacząłem trochę psuć tych piłek. Ale dawałeś do góry, bo to wymuszał przeciwnik, czy po prostu jeszcze brak tej rozgrzewki i brak tego wejścia? Tej rozgrzewki, bo nie miałem rozgrzewki, bo przyjechaliśmy trochę później. Dzisiaj przyjechaliście, tak? Na... No, tak. Michał, a jak ty oceniasz te grupowe partie? Trzy mecze? I jak trzy wygrane, czy jak tam, jaki jest stosunek? Trzy wygrane. I jakbyś troszeczkę nam opowiedział, bo tutaj wiemy, widzisz od Fabiana, że pierwszy był trudniejszy, potem już wchodził w ten rytm. Jak było u ciebie? Tak samo. Kto jest tym Kowalskim u was? Wy sami analizujecie, czy trener Wenliang podpowiada, woła na przerwach? Trener Wenliang podpowiada. Bardziej on, a wy jaką postać przyjmujecie? Tego leniwego lwa, czy bardziej panda albo żółwie ninja? Ja bardziej panda. Bardziej panda, skoczny, waleczny. Panda. Też panda? Pandy z Działdowa, z Warmii i Mazur. Wychodzicie z grupy, czy stawiacie sobie dzisiaj jakieś cele w tym turnieju z Krzatów? Ja mam cel, żeby być chociaż na podium, bo no, mam szansę tutaj być na podium. A jak było w tamtym roku? O, w tamtym roku to było ciężko, no chociaż w deblu zajęliśmy czwarte miejsce, ale ciężko było. W deblu z Michałem, czy z kimś innym byłeś? Z Michałem, tak. Michał, a te twoje cele na ten turniej dzisiejszy? Stanąć na podium. No, mierzycie wysoko, to te cele, powiedzmy, takie podium, ale myślę, że też z każdym meczem chcecie się coraz więcej uczyć, nie? Chcecie podpatrywać, podnosić tą waszą zawodniczą jakość. Nie słyszą nas zawodnicy, to możecie nam powiedzieć, mi powiedzieć i tym, którzy będą nas potem oglądać, która strona jest mocniejsza, forehand czy backhand u was? Teraz mam chyba mocniejszy, znaczy ja mam mocny backhand i forehand, ale kiedyś tylko grałem backhandem, a teraz się nauczyłem grać forehandem i backhandem i teraz dużo mi wchodzi. Dużo wchodzi. Michał, jak u ciebie? Forehand. Forehand? Czyli jak grają ci na backhand, to kaplica? Nie. Czasem tak. Czasem, jak ktoś gdzieś z rotacją taką zagra, to jest trudniej. Ile trenujecie już ten w Działdowie, ten tenis stołowy? 4 lata. No. 4. A macie lat? Ja mam 9. Ja mam 8. 8, czyli wcześniej zaczynaliście. Kto was przyprowadził na salę w Działdowie na treningi? Ja zacząłem grać tylko dlatego, bo tata mnie, bo tata grał w tenisa i on po prostu powiedział, jak się gra, wszystko. Zacząłem z nim trochę trenować, a potem poszłem. A jak się przeprowadziłem do Filic, bo mieszkam w Filicach, to się zapoznałem z Michałem i razem zaczęliśmy chodzić na treningi. Czyli Michał, przed poznaniem Fabiana nie grałeś w tenisa stołowego? Nie. Nie pykałeś sobie w szkole? Nie.
No tak, bo miałeś 4 lata, kiedy się zapoznaliście gdzieś tam przed, na trawniku, przed domem. I co powiedziałeś? Michał, idziesz ze mną? No, zapytałem, cześć, jak masz na imię? Michał też mnie zapytał. No i zaczęliśmy się tak bawić, potem przychodziliśmy do siebie do domów. No i tak się zapoznaliśmy. I tak powstaje historia przyszłych legend tenisa stołowego. A zaczęło się od małego zapoznania w ogródku, a teraz w deblu łupiemy tutaj przeciwników w Europie. Tego wam życzę dzisiaj zrealizowania celów dobrej zabawy. Chcecie kogoś pozdrowić? Podawaj. Ja pozdrawiam moją mamę i mojego tatę. Ja pozdrawiam moją mamę i mojego tatę. Pozdrowienia dla rodziców i dla tych tatusiów, co to kiedyś wyciągnęli i zarazili tenisem stołowym, tak? Chciałem powiedzieć, wyciągnęli za uszy, ale chyba za uszy nie musieli wyciągać. Nie. Dobra, dzięki wam wielkie. Żółw ninja i walczcie dalej. Dziękuję bardzo.